Look at this. Hi, hi everybody. Nice to see you again in my English vlog. I'm so impressed about this nature. I have to stop and I had to show you. Even in January, it's beautiful. I'm going to Sanctuary, Horse Sanctuary. Hi guys. So I have the buckets with the name on it. And here we go. Stay waiting. I miss for grooming, you know, I have to groom, but I don't have a time, I have to leave. Almost 2:15, so I have to go pick up my daughter. Hey! Hey guys! Taste! Hey Beef! How are you today? Look at this little guy. Under $1,000. Okay, so good. I had a very good offer. The guy put the ad in a newspaper or on a local media, and I got it. Okay. And are you happy with this? Yeah, so far. Okay, so let's go to meet my friends. There are my friends, they are at the beach. And look at this, it's unclear, but it's beautiful. It's amazing. Oh, they're looking for shark tea. My friend, Darek, he's fisherman. And let's see, maybe he catch some fishes. Let's see. Oh, look at this. On the lower level. I didn't take my second camera, the big one, because I was on a motorcycle. So I couldn't zoom in. But...
Oh, we see my husband and Darek, Andy, and Micah. Hi, we came here because of fish. Yeah, I'm fishing. Where is it? Where's the fish? Where is the fish? What is the fish? It's on the picture. Fish in like the water. Mine. Fish in the water. No, we want fish here, right here. No, not yet. Ale kita mu odcięłeś? Nic mu nie odcinałem. Czekaj, to Tadzio będzie go lepiej się trochę. Nie. Ale dałeś go do wody z powrotem? A, te są na szarka, tak? To jest przepona. 80 żyłka. Wygięte haki, kute. Najlepsze kute, żeby się nie odginały, no bo jak już misio weźmie. Albo stalowe. Jak Stengrej przychodzi, to ja zakładam tylko kotwicę. Mhm. Ciężarek na przykład piątkę, dwójkę. No to jest grunt łapią wtedy? Nie, i widzę, idzie stado tam z 20-30 sztuk i rzucam za nie i ciągnę. Widziałam gołąbka. A ja też. A takie kajaki właśnie? Siedzi tu jeszcze? Takie typowe do łowienia, nie? A, dwa, zobacz. Dwa gołąbeczki. O, jak się ładnie czyszczą. No zobacz, jakie w porządku dla siebie są. Fish activity. Widzisz, jak schodzi na dół? O. I dopiero zaczynają gdzieś czwarta po obiedzie. To tak jak w Uberze, to są te mapki. Masz ten major period. No. Zapotrzebowanie. A, to wszystko wiesz. Klienci, kiedy najwięcej dzwonią i taka idzie. Czekaj. Zobacz, jak ładnie. Ojej. Łapka ma. Za późno. Darek, where is it? Tam jest. Gdzie? Pani Basia, bo tutaj ta tarczyna leży. Chcesz ten ogon? Oh my gosh! Chcesz do szpitala? Oh my, I didn't know. Oh my. I didn't see. No. Ten jest głowy. O, za późno przyszło. Chciałam zobaczyć, jak zrobił. Tak, będzie dużo łowił, bo on tu przywiózł całe te do jako ten dopiero przyszedł i już to złapało się. Yes. Ale najpierw obciął mu ten, bo on pod tym ogonem ma taki z tym wiem, jadem, jad. I on to obciął. Ja. Oh my gosh! Oh my! What is it? It's 15.5 hammerhead. Oh my gosh! That's you? No, that's a buddy of mine. Wow. Ja myślałam, że to ty złapałeś, bo tak było, ale to ty się nachylał. A pomagałeś, no. Uważaj na ten kolec, jak widzisz. No niby już jest ten kolec obcięty? Ucięty, tak. Widzicie, ona ma takie usteczka tutaj. I'm just saying, it's bait for you if you go up more. A to się je? No oczywiście, tutaj się odkrywa. Można jeść. Tu trzeba odkroić, o, tu ją odkroić, tu ją odkroić. Aha. Ale oni teraz już będą używali ją, pokroją ją i będą używali na szarkę. Zanęte. A tutaj, o, widzicie te kolce? Ona tutaj ma tutaj ten ogon. Tak. I ona tym ogonem macha, a pod spodem ma jeszcze jeden kolec. Zaraz wam pokażę. Tak, ja go uciąłem. Matko. Tu jest pod spodem. No. Nie widać go teraz. No taki czerwony jest. No nie chcę zdejmować nogi, no nie. Bo żeby nie mi... O. Ona się tym kolcem chwyta, przyciąga się i wtedy cieś go. Heavy, yes. No to też takie normalne przecież. Hey, bird. Please, please, please. He got it. Let
Look at, wow. There's a yellow line there. Oh. Thank you. Bonnet. Bonnet. Oh, it's too pretty. For dinner. Jeez. Y'all some sensitive people out here. Czy ty będziesz ją trzymał? Zatrzymasz? Nie. Wyrzucamy. Ale czy ona przeżyje? Nie wiadomo. Ja odczepiłem lider, uważaj. No ale co im zjedzą? A co, tego się nie je? Można go jeść. To dlaczego chce pan wyrzucić to do wody? No bo ja tylko łapię i wyrzucam. A ja mogę wziąć go? Proszę. Naprawdę? I usmażyć? Naprawdę? Naprawdę. No to ja go wezmę. A żeby nie ugryźć po drodze. Ma pani co? Proszę. Ma pani co? Mam torbę. Mam ręcznik. Dobra. To ręcznik leki. Oh my god. You have to bleed it very well first. Put in milk or... The meat, because otherwise it's gonna smell of ammonia. You have to learn, you know. Na YouTube najlepiej sobie zobaczyć filmiki, jak zrobić tą rybę. You want me to cut it? Got it for you? Cut that. You want me to cut it? Co się dzieje? Pan się pyta, on zabije. Tak? Ok. Może dla pani to zrobić. Oh my god. If you don't cut the head, it's not good to eat. No, co tam jest? You have to skin it also, because otherwise... The denticles will go into the... Good? Ta pani sobie weźmie to do jedzenia, kochana. Latająca krewetka. To nie gruszki, jabłuszka, nie? To jest latająca krewetka. No sorry, ja nie robię takich rzeczy. Are you selling fish? No. No? I have to have a commercial license, but you get caught, I'm busted. Big time. I'm not risking my life. You're going to sell fish. Oh, really? Need a license. Oh, okay. It's very strict. It's dangerous. They'll take your house, they'll take your job, they'll take your car, they'll take everything. Oh my god. Because it screws over for the commercial fishermen. Is that yours? Yeah. Oh my god. It's the nerves. Yes, that's normal. Can I have you this bag? I don't know what's in it. W życiu nie widziałam czegoś takiego. Ale jest pani odważna, że pani się zdecydowała na to, że bierze pani tą rybę, wcześniej nie łowiła tak i jeszcze nie smażyła takiej. No nie, w życiu! No to na takiej ryby rzucać do wody. No super. No, ma pani rację, lepsze niż w sklepie. No. Now we're going to have some lunch. It's better down. If you don't take notice and come around. I believe I can fly today. Babies, do you remember from my last vlog? I have a couple beautiful. Look, this one. Look, that's beauty. I'm going to close my chickens. I'm afraid to be, you know, here because sometimes it can be a spider. Oh, they ate everything. Hey chicken, all right.
chicken. They know it's getting dark, so it's danger. It's not good and it's not safe place for them to stay outside. That's where they hide. And look at this hibiscus. He opens very nicely because, you know, I spread this hibiscus by vinegar, mszyce, I don't know how it calls English, but you know, I had many these bugs on all over my flowers, and if I spray by vinegar, it goes away. So I'm so happy to have again my beautiful flower, this hibiscus. Goodbye, thank you for watching, and see you next time. Hey.